No się ma, idziemy sobie do muzeum, na który... Aha. Teraz przyjdę. Dziękuję. W przededniu 24 zjazdu partii załogi radzieckich fabryk podejmują liczne zobowiązania i czyny produkcyjne. W radzieckiej klinice samolotów udało się poważnie przyspieszyć remonty i przeglądy odrzutowych kolosów. Najmłodsza fabryka samochodów w Wiżewsku na Uralu. Zakończono przed terminem przygotowania do seryjnej produkcji popularnego Moskwicza 412. Nowy model może rozwijać prędkość do 150 km na godzinę. Jeszcze w tym roku z taśmy iżewskiej fabryki zjedzie kilkadziesiąt tysięcy samochodów. W pełni zautomatyzowane, najnowocześniejsze w Związku Radzieckim zakłady produkcji kineskopów dla telewizji kolorowej. Moskiewski Chromatron. Myk. Myk. Rodzinne auto. Na części zjazdu partii załoga znacznie przekroczyła plany produkcyjne. Kolorowe telewizory już wkrótce staną się równie popularne jak czarno-białe. Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata. Włoscy i polscy specjaliści dyskutują tu o rozwoju naszego przemysłu motoryzacyjnego. Projektanci z Turynu opracowali już każdy szczegół fabryki w Bielsku-Tychach, gdzie będzie wytwarzany na włoskiej licencji malolitrażowy Fiat 126P. Jest to najnowszy model turyński, młodszy brat sławnej 500, która po wojnie zmotoryzowała Italię. We fiatowskiej fabryce Mirafiori nasi specjaliści dopasowują się szybko do nowych wymogów technologicznych. Tymczasem operator Kroniki korzysta w pełni z tej wyjątkowej okazji. Po raz pierwszy w Polsce oglądamy nie makietę... Nie. A to jest tak zwany ogór. Autobus, którym jeździłem tylko jak... przychodziłem, nie wiem, do pierwszej podstawówki, później to już nie. Zegary są jak w Nysie. Szyberdach. Nie ma lipy. To jest szczyt marzeń. Romet. W sklepie firmowym bydgoskiej Kobry wciąż ten sam jadowity napis. Butów brak. Możemy sobie obejrzeć estetyczne, choć puste półki i ruszamy zelować stary obuw. Ratunkowy. Ale szewcy coś się jakoś rozkaprysili. Nie mają kleju ani dratwy. Odsyłają do kolegów. W takich wędrówkach można zedrzeć obcasy i podeszwy. Tu z maluszka zrobione coś bardzo, jakaś wydmuszka, nie? Latem będziemy biegać na bosaka, co skądinąd zalecał dla zdrowia poczciwy entuzjasta ksiądz Knajp. A, tak się siedzi. Królewsku. Stukła się szyba w drzwiach i Kazik. Tak zaczyna się nasza droga przez mękę. No, troszkę przesadzona, bo już dziś nie trzeba nosić ze sobą drzwi. Tu już dwie warszawki są. Ale szkła nie uświadczysz. Zamiast szkła matowego można wstawić kolorowe, trzy razy droższe. Nie upadajmy na duchu. Może będzie w którymś z sąsiednich warsztatów. Czego pan szuka? Szkła ornamentowego? Panie, zwykłej szyby okiennej nie mogę dostać. Nie było się po co śpieszyć. Do autobusu też by nie wpuścili. O, tu jest jakaś impreza. Otwieramy.
Do takiego tramwaju to zawsze chciałem wejść. No. Tu jest tramwaj. Nie zniechęcajmy się. Z pługiem. Razem oferowano lustro kryształowe. Ten ma ciekawsze oprzyrządowanie. Tutaj normalnie jeszcze stajek silnik. Czekając na uśmiech fortuny, przeprowadzimy reparację własnymi siłami. Co się robi o tym, to nie wiem. Kiedyś mówiliśmy po japońsku nagie haki. Dziś mamy też gołe półki. Każdy towar, jaki pojawi się w sklepach, długo nie poleży. Przed 5 laty zapowiadano, że wkrótce będzie w Polsce wiele domów handlowych i super sam, że zakupy będą super luks wygodne. Rzeczywiście, tłoku nie ma. Beskid, następna malucha, tak, następca. Taki, że... dużo gorszy. Nawet tego nie ma. Widocznie nie zdążono kupić od Japończyków licencji na rower. Niezmordowanie wystajemy w kolejkach, a nuż coś dowiozą. Jazda. A co tu się wyprawia? To jest źle, poczekaj. Włącz światła 3! Włączyłem 3! 3 światła trzeba włączyć. Chłopaki, odjeżdżamy? No, też. Zahamuj, wciśnij Peru 2! Peru 2 jest tu! No to wciskaj! Nie no, coś tu jest niewłączone. Prędkościomierz, voltomierz, światła zewnętrzne. No, no nadal wam nie idzie. 11. Nie umiecie jeździć tramwajem. Czy popatrzeć na bazarowe ceny? Jak ona tu się... W łódzkim Stomilu, gdzie wytwarza się większość krajowych zmiaków, gdyby nawet...